Czy możesz chronić środowisko jeszcze lepiej? Dotychczas segregowałeś odpady do 4 pojemników i worka na odpady zielone. Teraz masz nowy brązowy pojemnik na odpady kuchenne. Wrzucaj do niego resztki żywności pochodzenia roślinnego, przetwory mączne, przeterminowane słodycze bez opakowań, fusy, skorupki jaj. Nie pakuj tych odpadów w worki foliowe. Wyrzucaj je bezpośrednio. Możesz też użyć toreb papierowych lub worków kompostowalnych. Do odpadów kuchennych nie wrzucaj mięsa, wędlin, ryb i kości, nabiału i oleju, odchodów zwierząt, żwirków, trocin z kuwet, drewna i jego pochodnych. Te odpady wrzucaj do pojemnika czarnego na odpady zmieszane. Pamiętaj, że dla odpadów zielonych, takich jak trawa, liście i gałęzie, nadal przeznaczony jest osobny worek w kolorze brązowym. Dzięki pojemnikowi na odpady kuchenne zmniejsza się ilość odpadów zmieszanych, a dzięki lepszej segregacji odpady te zostaną wykorzystane do produkcji kompostu lub biogazu dla elektrowni. Razem chronimy środowisko.